Dzisiaj kończymy okres wielkanocny. A mimo to czytamy w dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus ma nam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możemy. Spokojnie. Tak samo miał Abraham, kiedy usłyszał od Boga, że otrzyma od Niego ziemię. Nie wiedział, jak długo to zajmie. Nie wiedział, czy będzie niebezpiecznie, jak daleko jest ta ziemia. Ale uwierzył, trwał w tej decyzji i trzymał się Pana Boga, który go prowadził. Tak samo było z nawet narodem wybranym i Mojżeszem. Mieli trochę większe trudności niż Abraham, ale w końcu doszli i wielbili Pana po drodze. W końcu ich do tego wychował. I mamy też przykład apostołów, którzy w Wieczerniku, już po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, otrzymują Ducha Świętego. Jest wśród nich też Maryja, którą Pan Jezus dał nam za mamę w testamencie z krzyża. Ona, oblubienica Ducha Świętego, razem z Nim prowadzi nas do pełni wiary. Do pełni naszej wiary, do pełni miłości, piękna, samej prawdy, Boga żywego. Dajmy się im prowadzić, pomimo że nie wiemy, w którą stronę. Bóg chce nas wychować do tego, ażebyśmy do Niego doszli. Dlatego dajcie się poprowadzić Duchowi Świętemu.